nami pani prezes LuxMedu, pani Aniu. Porozmawiamy o szpitalach. LuxMed jest jedną z większych sieci szpitali na polskim rynku. Szpitali prywatnych, ale mam również państwowe. Jak powinna układać się w tym systemie opieki zdrowotnej współpraca pomiędzy jednymi i drugimi? Dzień dobry. Ja myślę, że dobry początek już był. Naprawdę był podczas COVID-u, kiedy były wszystkie ręce na pokład. Pan minister zdrowia zaprosił nas do wspólnej walki z COVID-em, gdzie włączyliśmy prawie 2300 łóżek do walki z COVID-em, więc nawet wczoraj w panelu z ministrem rozmawialiśmy o tym, że to po raz pierwszy była taka prawdziwa współpraca i takie partnerstwo publiczno-prywatne. Więc jeżeli mam mówić o tym, jak to powinno się układać, to przede wszystkim powinniśmy być również partnerem dostarczania opieki Polakom, bo to jest ten sam pacjent, tak? My jesteśmy dla Polaków, dla naszych pacjentów, więc patrząc dzisiaj na sektor publiczny i populację 30, prawie 8 milionów i niedobory systemu, bo one po prostu będą, a jeszcze COVID je mocniej uwidoczni, bo mamy dzisiaj bardzo duży deficyt zdrowotny, czyli dług zdrowotny. Ludzie poprzez COVID mają więcej chorób, gdzie podczas COVID-u się nie leczyli, no to widać, że ten system publiczny, on ma jakby swoje ograniczone możliwości i ten sektor prywatny na pewno może być wsparciem. I to ja to zawsze powtarzam, że tym bardziej, że sektor prywatny to nie jest tylko tak, że są składki płacone prywatnie. One oczywiście też są, ale też są. My jesteśmy szpitalami prywatnymi, ale świadczymy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, tak? Więc często pacjent nawet nie widzi, czy to jest publiczny, czy jest prywatny, bo on idzie po prostu za składką z NFZ-u. Ale też patrząc na składkę prywatną, bo taka też jest, to ci, którzy chcą, uważają, że stać ich na to, powinni jak również z tego systemu korzystać. Tym bardziej, że widać już, że bardzo dużo Polaków korzysta, bo nie tylko szpitale, ale cały AOS czy POZ to jest prywatny dzisiaj, więc w dużej możliwości. Chodzi o to, żeby to było bardzo mądre w symbiozie i żeby również te składki były na tyle dostępne, żeby wszyscy Polacy mogli z tego korzystać. I mamy dyskusję na temat liczby szpitali, tego jak ma wyglądać opieka zdrowotna, ale również percepcję tego, że jednak Polacy lepiej postrzegają prywatną służbę zdrowia niż państwową. Zatem muszę się panią prezes podpytać, jak to się robi. Ja myślę, że tak, wie pan co, ja to jestem, staram się nie uogólniać. Myślę, że są dwa systemy. Prywatny jest zawsze zarządzany szybciej, bardziej efektownie, ale dlatego, że ta struktura jest inna, tak? Bo, ale też mamy dużo bardzo dobrych szpitali publicznych, które też są świetnie zarządzane. Natomiast też, to jak pan patrzy, prywatna firma, no to zawsze te rzeczy szybciej się zmieniają, prawda? Jesteśmy bardziej, że tak powiem, zwinni i dlatego i mocno nastawieni na obsługę pacjentów. Natomiast ja bym nigdy nie uogólniała, to znaczy potrafią być również szpitale publiczne bardzo dobre i bardzo dobrze efektywnie zarządzane, więc ja myślę, że powinniśmy się uczyć razem od siebie. I cała wartość z tej wspólnej współpracy polega na tym, że jeżeli w czymś jesteśmy lepsi, to się tym dzielimy, jeżeli w czymś lepszy jest system publiczny, my uczymy się od nich, więc to powinno być naprawdę w symbiozie i nie jesteśmy jedyni, bo tak działa wiele krajów, tak, gdzie wykorzystuje ten potencjał prywatnego sektora. Natomiast no też proszę się nie dziwić, jeżeli jest tam jeden właściciel, prawda, czy dwóch właścicieli, jeżeli, no to dużo łatwiej podejmuje się te decyzje, prawda, niż w szpitalu publicznym, gdzie jednak ta struktura zależności jest dużo, dużo trudniejsza, ale mogę wskazać naprawdę wspaniale zarządzane szpitale i wspaniałych dyrektorów szpitali w sektorze publicznym. Niestety starzeje nam się społeczeństwo, które wymaga coraz więcej usług medycznych, opieki zdrowotnej i wiemy to w prognozach. Jak pani przewiduje, czy będzie problem z dostępem do lekarzy, czy też przejdziemy przez jakąś reformę, która usprawni co niektóre zatory? To ja tak szybciutko. Mamy starzejące się społeczeństwo i mamy deficyt kadr. To są te, i teraz tak, jeżeli jest deficyt kadr, to on się będzie pogłębiał, bo też społeczeństwo jest coraz starsze. Oprócz deficytu kadr mamy też kadry, które są, też się starzeją. Czyli to jest dość poważny problem. I teraz jak to rozwiązać? Przede wszystkim cały czas musimy kształcić młodych lekarzy. Nie wypuszczać ich za granicę. Robić, żeby ci rezydenci zostawali u nas w kraju. Bo to jest bardzo istotne, byśmy dużo lekarzy wypuścili. Tak? Czyli wykształciliśmy i wyjechali za granicę. Zmiana kompetencji medycznych. Czyli na przykład teraz, jeżeli chodzi szczepienia COVID, szczepienia mogli dokonywać farmaceuci i mogły dokonywać pielęgniarki, tak?
czyli były dawanie uprawnień do szczepień nowym zawodom medycznym. I tak się też na całym świecie dzieje, bo też trzeba wiedzieć o tym, że to nie jest tak, że brak lekarzy jest tylko w Polsce. Brak lekarzy jest w wielu, wielu krajach, natomiast my faktycznie mamy tą lukę większą. Ale co jeszcze daje rozwiązanie, i to też bardzo pomogło, telemedycyna. I teraz bardzo istotne jest, żeby to, co zrobiliśmy w pandemii, czyli ta telemedycyna i były teleporady, żeby je używać w mądry sposób, żeby one były uzupełnieniem do konsultacji, a nie jedynym rozwiązaniem, żeby nie było nadużywania porad, ale żeby one były potrzebne i używane wtedy, kiedy są rzeczy, jak na przykład, nie wiem, chcę się zapytać po wizycie, prawda, żeby nie wracać, bo czegoś nie usłyszałem, żeby dostać skierowanie, że nie wiem, jestem przeziębiony, no to mogę porozmawiać z lekarzem najpierw i przez 3 dni, nie wiem, przepisze mi jakieś leki, prawda, i zobaczę, czy się dobrze czuję. Jak się dobrze czuję, to już nie wracam. Więc używanie tej telemedycyny, ona też daje rozwiązanie i jest takim, bym powiedziała, pomocą w radzeniu sobie z brakiem kadr. No i ja też powiem taki temat popularny, niepopularny, ale on też jest istotny. No nie ukrywam, że brak nam lekarzy również ze wschodu, tak? I to jest też ten obszar, na ile jeszcze możemy usprawnić ten proces nostryfikowania lekarzy ze wschodu. Wjechało ponad 10 tysięcy lekarzy, przyjechało 1000 właśnie głównie z Ukrainy, Białorusi, trochę też z Niemiec na zasadzie łączenia małżeństw przy granicy. Jak zatrzymać studentów? Bo mamy deklarację, wiemy mniej więcej, że możemy sobie wyliczyć te wszelkie problemy, ile nam lekarzy brakuje. Mamy deklarację o otwieraniu wydziałów medycznych na nowych uczelniach. Tylko pytanie, jak zatrzymać lekarzy? Bo z jednej strony chyba też można studiować medycynę jako student zagranicy, czy jako wolny słuchacz, to jest 30 tysięcy rocznie, przynajmniej takie kwoty kiedyś pamiętam, może już jest to więcej. I czy samo, nie wiem, kwestia odpłatności za te studia z możliwością, czy z przymusem właściwie odrobienia tych pieniędzy, to jest wystarczające rozwiązanie? Powiem tak, czy odrobienie tego kredytu, tak jakby danego, czy tej, bo dzisiaj rząd mówi, prawda, będziemy dawali kredyty studentom, no też się tak dzieje. To jest, mi się wydaje, że ten pomysł jest dość realny, dlatego że wyjeżdżają ludzie, których państwo wykształciło, a są to najdroższe studia w Polsce. Więc takie zobowiązanie do tego, i o tym się mówi, prawda, że jesteś lekarzem, skończyłeś studia i teraz musisz kilka lat przepracować, zanim wyjedziesz, tak, no to mamy wśród rezydentów. Myślę, że dawanie właśnie, jeżeli te studia będą odpłatne, a też powstają prywatne uczelnie medyczne i one już są też, które na pewno będą płatne, no to jednak dawanie kredytów i odpracowywanie tych kredytów. No i, bo to jest cała sztuka jest, żeby rezydent dostał miejsca rezydenckie i utrzymać go w tym momencie, kiedy on robi specjalizację, bo to jest 6 lat. To znaczy, żeby pomóc mu w dostaniu tego miejsca rezydenckiego, żeby był jakoś z nami związany i żeby miał przyszłość dostania pracy. Więc i to tak a propos, to jest i sektor publiczny, ale też sektor prywatny ma również miejsca rezydenckie, więc to też jest wspólne działanie obu sektorów, żeby walczyć o tych lekarzy. Nie jest to łatwe, ale wydaje mi się, że też te wynagrodzenia rosną. Zaczniemy ich w jakiś sposób, bo najtrudniejszym okresem jest ten okres rezydenta, prawda? Czyli te 6 lat. Bo potem jak już dostaje specjalizację, to się nie spieszą do wyjazdu, bo tu już sobie bardzo fajnie radzą. No więc już wzrosły wynagrodzenia rezydenckie i myślę, że właśnie te kredyty, czy pożyczki, czy właśnie próba jednak takiej umowy, żeby zostali kilka lat, żeby odpracowali ten czas, no myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo go przetrzymamy do tego momentu, kiedy on zacznie już zarabiać. A na ile ważne jest, aby krajowi konsultanci bądź wojewódzcy albo regionalni wojewódzcy konsultanci otwierali czy pozwalali na większą liczbę specjalizacji, bo jak ja patrzę, to jest chyba ten... Absolutnie słuszne pytanie. Ten system konsultacki w Polsce istnieje i no, bardzo dobrze pan diagnozuje ten temat. Oczywiście konsultanci decydują o ilości miejsc i to jest też ważne, żeby tych miejsc rezydenckich było jak najwięcej. Tylko że tutaj, no nie ukrywam, ja niewiele tu mogę pomóc. To są już rozmowy ministerstwa z konsultantami. Oni mają dość dużą niezależność w tej kwestii, ale to też jest tak. No, kiedyś tak było, prawda, z prawnikami, kiedy też to się zmieni. Prawda? I zostały uwolnione te specjalizacje i tu na pewno jest wiele do zrobienia, żeby tych miejsc specjalizacyjnych było jak najwięcej. Zgadzam się absolutnie tak. Dziękuję pani prezes za udział. Dziękuję bardzo. Z nami w rozmowie pan Robert Perkowski, wiceprezes PGNiG do spraw operacyjnych. Panie Robercie, w takim razie jak operacje w PGNiG-u
Dzień dobry. Witam Państwa, witam Pana redaktora. Operacje w PGNiG-u, no nie jesteśmy żadnym szpitalem, ale operacje takie biznesowe podejrzewam. Podejrzewam, że w kontekście, Pan redaktor pyta się, transformacji energetycznej. No myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tej transformacji energetycznej i my jako Polska przygotowywaliśmy się do tej transformacji energetycznej od lat. Jakbyśmy popatrzyli na mapę całej Europy, to dziś chyba trudno znaleźć kraj lepiej zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o dostawy paliwa gazowego. To jest podstawowy, to jest bardzo ważny nośnik energii, niż właśnie nasza Polska. No, mamy rozhulane inwestycje gazociągów przesyłowych, w tej chwili kończone na finiszu interkonektory, czyli połączenia międzynarodowe z Litwą. Był złoty spaw ze Słowacją, jest rozbudowywany terminal w Świnoujściu, plany budowy nowego pływającego terminala i faktycznie tutaj pod tym kątem od strony jakby możliwości przesyłu jesteśmy przygotowani. Od strony kontraktowej, czyli zabezpieczenia tego gazu do tych rur, również, to przypomnę panu redaktorowi, że kilka dni temu podpisaliśmy kolejną umowę z firmą amerykańską, gdzie łączny wolumen tak naprawdę tego zakontraktowanego gazu w formie skroplonej to jest około 9 miliardów metrów sześciennych tylko z kierunku Stanów Zjednoczonych Ameryki. A jak popatrzymy sobie jeszcze tak naprawdę na kierunek katarski, no to mamy około 12 miliardów metrów sześciennych i nie wykluczamy jeszcze zakupów spotowych. Jak jesteśmy przygotowani do transformacji, bo ta transformacja, do której pewnie za chwilę wrócę jeszcze, to przede wszystkim to będzie wzrost, wszystkie analizy pokazują, że będzie dynamiczny wzrost gazu, który no, jako jedyny ma szansę w sposób szybki zastąpić węgiel i zabezpieczyć te dostawy energii w różnej formie dla naszych klientów, dla naszych przedsiębiorców, firm i gospodarki. To jest również tak naprawdę dywersyfikacja poprzez na przykład naszą działalność w Norwegii, na norweskim szelfie kontynentalnym. W tej chwili jesteśmy w trakcie procesu akwizycyjnego, czekamy tylko na zatwierdzenie decyzji i zgodę od urzędów norweskich. Kupujemy kolejną spółkę z 22 koncesjami, co jest naturalnym procesem w tym momencie. Będziemy mieli prawie 60 koncesji i w Norwegii na przykład już za chwilę w przyszłym roku prawdopodobnie będziemy mieli 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu z własnej produkcji. To będzie rosło. Czyli już pokazuje też jakby, że Baltic Pipe też będzie przyjmował nie tylko ten gaz kupowany od innych firm, ale również ten produkowany przez nas. Mamy dostęp do małego takiego terminala w Kłajpedzie LNG. Bierzemy udział tak naprawdę we wszystkich tych procesach, które są i chyba kolejny, ostatni, tam sprzed powiedzmy półtora tygodnia informacja naszej jakby pokazująca, że się do tego przygotowujemy, to również nasza dywersyfikacja w postaci działalności na terenie Ukrainy, gdzie też jesteśmy w posiadaniu jednej koncesji i prowadzimy jakieś tam prace, nie wchodząc w szczegóły, których zdradzić się tutaj nie bardzo bym mógł, jakby kolejnego rozwijania naszej działalności. No, Ukraina jest fajnym miejscem dla nas, bo jest po prostu dokładnie po drugiej stronie kilka kilometrów od Przemyśla, więc ten wyprodukowany tam gaz zawsze będzie mógł stanowić pewien backup dla nas, a jeżeli go będzie nadmiar, możemy sprzedać na rynku i taki właśnie jest nasz cel. Tym bardziej, że geologicznie nasze służby po prostu dobrze znają te tereny. Mamy rozpracowany Przemyśl, eksploatowany jest od dziesięcioleci z dużym powodzeniem. Jesteśmy przekonani, że to doświadczenie wykorzystamy tam. Czyli spodziewamy się niespodzianki jakiegoś wielkiego złoża właśnie w tamtym rejonie? Chyba nie do końca wielkiego złoża. No nie jesteśmy Katarem, ale spodziewamy się w pewnym sensie podobnych sytuacji, jakie były w Przemyślu. To są skomplikowane złoża. Jak mam być szczery, to szczerze mówiąc Katarczycy czy inni, którzy są tradycyjnie takimi powiedzmy sobie państwami wydobywającymi ropę czy gaz ziemny, no oni mają trochę inną budowę geologiczną, tam jest łatwiej. Ale na pewno jest to będzie istotny duży zastrzyk i możliwość pozyskania tego surowca. Bez konieczności jego dodatkowego transportu, który kosztuje, który powiedzmy sobie też powoduje kolejne ryzyka, chociażby z możliwością sprowadzenia. Natomiast oczywiście przygotowujemy się o tej ewolucji energetycznej. To należy powiedzmy sobie patrzeć na dwa sposoby, czyli gdzie będziemy za, nie wiem, 2030, 2050, jak będzie wyglądał nasz miks energetyczny, jak pozwolimy naszym mieszkańcom zamienić, powiedzmy sobie, tą energię, bo większość mieszkańców myśli, że to chodzi tylko o ten prąd w gniazdku. Nie, to tak naprawdę w 50 roku to będzie chodziło również o to, o ich piec, czym oni opalają i wytwarzają ciepło we własnym domu zimą, więc przygotowujemy się, jakie paliwa, jak to będzie wyglądało w właśnie 50 roku, ale jednocześnie
szybko odchodząc od węgla, musimy też, powiedzmy sobie, jeszcze bardziej umacniać się na tej naszej tradycyjnej, konwencjonalnej działalności, jaką jest po prostu wydobycie, import, dystrybucja, sprzedaż gazu ziemnego, bo to wzrośnie według szacunków gaz systemu w najbliższych 10 latach co najmniej o 50% i dalej będzie rosło. No nie możemy po prostu osierocić i naszych klientów. Nie wyobrażam sobie sieci ciepłowniczych, które byłyby, nie wiem, zasilane w najbliższym okresie, w krótkim okresie czasu przez prąd, przez wiatraki, przez panele fotowoltaiczne, sieci ciepłownicze takie duże jak Warszawa, Wrocław i tak dalej. Więc to paliwo gazowe jest jedyną na dzień dzisiejszy alternatywą rozsądną, ale która na dodatek, panie redaktorze, pozwala budować, czy jakby idąc w tą stronę, możemy wykorzystywać nasze polskie kompetencje polskich firm, polskich przedsiębiorstw. To nie jest jakiś rocket science. A to też jest mimo wszystko przy tym ważne, żeby oprzeć się gdzieś na tym, co już w kraju mamy i potrafimy robić, a nie koniecznie wszystko po prostu importować i kupować za granicę, co też jest ważne i nieodzowne, ale to nie może się opierać tylko i wyłącznie na takim modelu transformacji. Faktycznie no, ta infrastruktura gazowa, która jest, ona jest idealna do transportu różnych innych gazów, bo gaz ziemny, czy biometan, biogaz, czy mieszanina z wodorem, to są cały czas gazy, które można tymi rurami dalej transportować i jednocześnie dostarczając to paliwo gazowe dla naszych klientów, nie tylko indywidualnych, bo przypomnę, że to są również elektrociepłownie, zakłady przemysłowe, bardziej zielone paliwo. Faktycznie pracujemy nad tym. Mamy projekt InGrid chociażby, w którym testujemy na wyseparowanym fragmencie sieci dystrybucyjnej mieszaninę wodoru z gazem ziemnym, sprawdzając, powiedzmy, zachowania różnego rodzaju urządzeń, bo do tego trzeba się po prostu dobrze przygotować. Mamy świadomość, że na samym końcu po prostu są klienci z różnego rodzaju urządzeniami, piecykami, piecami, kuchenkami. Ale jednocześnie faktycznie chcemy być animatorem i stąd na przykład podpisaliśmy listy razem z PKN Orlen, list intencyjny, umowę. Dzięki temu chcemy, powiedzmy, rozwijać ten rynek biometanu, czyli po prostu gazu ziemnego, bo to jest co do molekuły, to jest ten sam związek chemiczny, ale powstającego w kompletnie innym procesie, czyli w procesie fermentacji z odpadów organicznych, z gospodarstw domowych, z zakładów przemysłowych, czy dużych po prostu gospodarstw rolnych. A to może jednocześnie faktycznie być takim dodatkowym kołem zamachowym i pomóc wielu gminom w zagospodarowaniu właśnie tej frakcji odpadowej. To jest temat niezwykle trudny. Ja trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś będzie sobie biometan produkował przy jakimś domu jednorodzinnym, bo to jednak jest bardzo kosztowna technologia. Wygląda prosto, ale jak już wchodzimy w szczegóły i potem chcemy to oczyścić, doprowadzić do stanu jakości faktycznie takiej czystości gazu ziemnego, to jest bardzo kosztowne. Ale na pewno jako animator chcielibyśmy doprowadzić, żeby w Polsce powstało kilka tysięcy, nie naszych, ale powstaje kilka tysięcy takich biometanowni wprowadzających gaz, zielony gaz do wspólnych sieci, który będziemy potem spalali, nie zauważając żadnej różnicy. Który będzie opodatkowany i są duże problemy z tego, co obserwuję, bo te kilka tysięcy trzeba postawić w najbliższych 5 latach, więc panie Robercie, jak przezwyciężyć te problemy z mieszkańcami, bo chyba potrzebujemy jakiejś edukacji, bo wiadomo, że to może być też wykorzystywane przeciwko polskiej społeczności. Ja myślę, że największe kompetencje w tym, żeby wybudować, wybrać właściwą lokalizację, dogadać się z lokalnym społeczeństwem, zapewnić sobie stabilne źródło substratu, czyli wkładu do tej biometanowni, to najlepiej do tego nadają się po prostu lokalni przedsiębiorcy, lokalne samorządy. I my dlatego mówimy, że chcemy być animatorem, czyli pomóc w dostarczeniu technologii, być może w znalezieniu finansowania, zagwarantować odbiór tego gazu, natomiast jednocześnie dać tą pewną przestrzeń dla tych przedsiębiorców, dla tych, którzy się tego podejmą, żeby też na tym zarabiali, ale jednocześnie czuli tą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie i to w zgodzie takim, powiedzmy sobie, ze społeczeństwem, z dostawcami substratu, bo to jest niezwykle ważne, żeby to potem faktycznie funkcjonowało w sposób taki ciągły i bezpieczny.